A gdzie Antek? Poszedł z moją mamą do kina w nagrodę za czwórkę z czytania. Zaczyna robić postępy. U niego czwórka to powód do nagrody. No jaki ojciec, taki syn. Może zacznij z nim spędzać więcej czasu. I odrabiać lekcje. Ustaliliśmy chyba, że ja zarabiam kasę, ty siedzisz z nim nad lekcjami. Muszę mieć też czas dla siebie. Do szału doprowadza mnie to jego szukanie. On w ogóle doprowadza cię do szału. Nawet nie potrafisz go przytulić. Co z ciebie za matka? Czego ty chcesz ode mnie, co? Przynoszę kasę i mam prawo wymagać. Masz z nim tak długo siedzieć nad lekcjami, aż zacznie przynosić piątki. I nie życzę sobie, żeby twoja matka spędzała z nim czas. Wyrośnie z niego taki sam nieudacznik jak ty. Co to jest? Co to jest za g***o? Rosół. To ugotuj jeszcze raz, bo to się do jedzenia nie nadaje. Ja się na matkę nie nadawałam. Koleżanki zachodziły w ciąże i rodziły dzieci, a mnie jakoś ani te brzuchy, ani te niemowlaki nie wzruszały. Paweł nalegał. Zwodziłam go jak mogłam. Mówiłam, że teraz nie mogę, że na wiosnę, na zimę, po wakacjach, że teraz nie mogę, bo dostałam awans, ale on nie dawał za wygraną. Okłamałam go nawet, że jestem na to gotowa, ale on po paru miesiącach znalazł tabletki, które pokrojem ubrałam. Powiedział, że odchodzi. Nie miałam wyboru. Zgodziłam się. Po 2 miesiącach zobaczyłam 2 kreski na teście.